Cześć wszystkim, Kawu z tej strony. Witam podczas kolejnego odcinka z gry Way of the Hunter. Jesteśmy dzisiaj na rezerwacie Nespers Valley i przespacerujemy się po raczej nizinnych terenach. Poszukamy jakichś łośków. Zobaczymy, jak wygląda populacja i co w tych stadach u nas na rezerwacie urzęduje. Jak znajdziemy coś godnego odstrzelenia na trofeum, to strzelimy. Jeżeli będziemy znajdować tylko zwierzęta, które nadają się do odstrzału selekcyjnego, również strzelimy. Wiadomo, żeby podwyższać populację, nie populację, żeby podwyższać pulę genów w populacji, no i koniec końców doczekać się jakichś efektownych trofeów. Także wybieramy się w północno-wschodnie okolice rezerwatu i szukamy łośków. Początek obchodu zaczynamy od jeziora, przy którym mamy wodopój często odwiedzany przez grupę łosi. Już je widzimy. Tutaj jest dosyć duży samiec, który fajnie nam rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o trofeum. Strzelać na pewno go nie będziemy. On ma już 4 gwiazdki. Więc to oznacza, że przybyła mu kolejna gwiazdka od ostatniej naszej wizyty. No i cóż, będziemy na pewno go obserwować. Jeszcze dobrze byłoby zerknąć, jak on wygląda, jeżeli chodzi o suknię. Czy już zdradza oznaki takiego poważnego starzenia się. Niestety idziemy pod słońce, więc akurat ten bok zwierzęcia, od którego podchodzimy, jest ocieniony. Niemniej jednak tak, ta samica jest młoda. Specjalnego porównania z tą samicą nie będzie. Dobrze byłoby zobaczyć jakieś inne zwierzę, które jest dorosłe, i porównać, jak wygląda kolor sierści obu tych zwierząt. Ta jest dorosła samica. No to wygląda na to, że on jeszcze nie jest taki na ostatnich nogach, ten samiec. Może jeszcze ta jedna gwiazdka mu przybędzie. Więc dajemy mu spokój. Miejmy nadzieję, że się będzie ładnie rozwijał zgodnie z planem i że wkrótce pozyskamy z niego bardzo ładne trofeum. Także tę grupę łosi mamy sprawdzoną. Idziemy dalej. W drodze do wodopoju łosi udało się spotkać gęsi. A wśród nich jest ta oto sztuka. Trzygwiazdkowy dorosły gąsior. Tutaj one mają strefę. Strefę, nie wiem, czy nazwać to legowiskiem, strefę wypoczynku ogólnie. W związku z tym na pewno będziemy tutaj bacznie zaglądać, przyglądać się temu gąsiorowi, bo on jest jeszcze dorosły, a skoro już ma 3 gwiazdki, to jest spora szansa na to, że 5. gwiazdka mu prędzej czy później przybędzie. Gęsi generalnie żyją dość długo. Bo on jeszcze nie ma 12 lat, a już ma 3 gwiazdki. A jak wiek dojrzałości osiągnie, to jeszcze przez 8 lat maksymalnie będzie jako osobnik dojrzały żył. To jest zdecydowanie kandydat na 5 gwiazdek, na to, żeby zasilić naszą lodżę o kolejne trofeum, więc idziemy dalej. W kierunku łosi. Do łosi mamy jeszcze kilometr, a tego ziomka będziemy odwiedzać. Będziemy mu się przyglądać, jak mu się rośnie. Powoli zbliżamy się do tej pierwszej strefy, którą oznaczyliśmy. Coś nam tutaj, a to gęsi.
Zobaczmy i te gęsi. Czy tutaj przypadkiem też się jakieś potencjalne trofeum nie kryje? W tym stadzie nie widać nic. Nie wiem, czy ta strefa gęsi, czy ta strefa łosi, do której się zbliżamy, jest rzadko czy często odwiedzana. Pewnie jak znajdziemy sobie trochę wyższy punkt obserwacyjny i się tam rozejrzymy po okolicy, no to będziemy jakąś odpowiedź na to pytanie mieli. Odnoszę wrażenie, że w tym wodopoju, w tej okolicy łosi nie ma. Jesteśmy dosyć blisko środka strefy wodopoju, ale zwierząt ani nie widać, ani nie słychać. Zapewne są, bo to jest to stado, tu jest ta strefa, zapewne są gdzieś tutaj daleko. Innych łosi, innych stad tutaj w tej okolicy nie widać. To stado mamy za sobą, natomiast jeżeli chodzi o to stado, to one najprawdopodobniej korzystają z tego wodopoju. Tutaj stado jest na tym dużym oczku, więc pewnie będziemy się kierować od razu bezpośrednio tutaj. Do tej strefy mamy 650 metrów. No dobra, myślę, że można spokojnie sobie wstać i spacerkiem wybrać się na tę drugą strefę. Zbliżyliśmy się na mniej więcej 300 metrów do środka tego wodopoju. Takżeśmy szli po granicy rezerwatu, żeby jak najlepszy wiatr sobie wypracować. W tej chwili wiatr mamy w kierunku tego, tak patrząc w stronę tego wodopoju, wiatr mamy raczej za plecy nam wiejący niż od pleców. To teraz dobrze by było znaleźć jeszcze jakieś wyższe miejsce do rozejrzenia się, bo te krzaki są tutaj tak gęste, że zasłaniają praktycznie wszystko. Jest jakieś 195 metrów. Tutaj jest trochę odkrytego terenu, więc myślę, że gdybyśmy... Możemy jeszcze trochę przyspieszyć. No nie wiem. To jest całkiem dobre przedpole, więc gdyby te zwierzęta zareagowały na wabik... Tam jest ten ziomal. Gdyby te zwierzęta zareagowały na wabik, to pewnie byłoby je widać z dosyć dużej odległości. Tylko się tak zastanawiam, gdzie tu się schować i nie bardzo widzę żadnej odpowiedniej miejscówki. No tam gdzieś, o to jest właśnie ten ziomal. O, te łopaty ma całkiem spoko rozwinięte. Przynajmniej tę łopatę lewą, którą widać w tej chwili, bo druga jest zasłonięta przez jego tułów. ...180 metrów od nas. Dobra. Podkradniemy się tutaj bliżej jeszcze do tych wysokich, do tego wysokiego zielska. Ono trochę nam osłony da, wiatr mamy super. Więc tutaj sobie kucniemy i wyciągamy wabik. Spróbujemy zawabić zwierzęta. O wysokiej genetyce. Jeśli zareaguje na ten wabik, na to wołanie, to znaczy, że też trzeba się będzie mu bacznie przyglądać. Co prawda nie jest to, tak przypuszczam, aż tak dobry kandydat na trofeum, jak ten nasz kolega, którego na początku odcinka żeśmy obserwowali, bo tamten ma już 4 gwiazdki. Obserwujemy go dosyć długo. I tamten zdecydowanie ma większy potencjał, tak przynajmniej się wydaje.
No ale zobaczymy. On tam się ruszył, kolega. No, generalnie ma te rosochy całkiem, całkiem. Ale piwiejący lekko koleś jest. Tamten drugi wygląda... Nie, tamten drugi jest zainteresowany sobą. Więc tamten raczej... no raczej zbyt dużego trofeum się nie doczeka. Na ten idzie jak po sznurku. No ładnie ma rozwinięty ten ten wieniec, te rosochy. Tego mu odmówić nie można. Też nie wygląda na jakoś specjalnie siwego. Więc może temu też damy szansę pożyć. Na pewno byśmy sobie tutaj oznaczyli, że to jest wodopój często odwiedzany i że tutaj trzeba by go szukać. Bo brwi ma obie ładne już. Tych punktów na łopatach też ma trochę. Chyba go zostawimy jeszcze przy życiu. Poczekamy. Minęliśmy po drodze strefę wypoczynku łosi. I idziemy aktualnie po ścieżce tego stada, które z tej strefy korzysta. Jest to strefa często odwiedzana. Ścieżka prowadzi w kierunku tego wodopoju. Znakiem tego no to musi być wodopój często używany. Tym bardziej, że ten drugi wodopój, który żeśmy sprawdzali, jest używany rzadko. Tutaj gdzieś ta ścieżka w tej chwili skręciła. Nie widzę ani tropów, ani samej ścieżki. No ale wiemy, gdzie jest strefa, wiemy, gdzie spodziewać się zwierząt. Tutaj górka przed nami, to wejdziemy sobie na tę górkę i z tej górki się zaczniemy powoli rozglądać, żeby stado zlokalizować. Dotarliśmy na szczyt górki, rozciąga się przed nami piękny widok na te rozlewiska. Więc znajdźmy sobie jakiś dobry punkt obserwacyjny, na przykład tutaj na tym wniesieniu. Tamte, o, są łosie. I są mniej więcej w samym środku swojej strefy. Więc nawet waypoint mamy dobrze ustawiony. Zobaczmy jeszcze gdzie indziej, czy przypadkiem innych łosi tutaj nie da się wypatrzeć. Ale tak jak się rozglądam, to tych innych łosi raczej nie widać. Także tam w tej okolicy stado jest. Przy wodopoju zgodnie z planem tam idzie. To jest chyba młody osobnik. Niestety odchodzą trochę dalej. 400 metrów w tej chwili są. Niemniej jednak pewnie one będą tutaj sobie krążyć w tej strefie. Nie pójdą zbyt daleko. Idziemy tutaj. Tutaj widzę, że jest trochę bardziej stromy brzeg, więc może tu jeszcze będzie na tyle wysoko do obserwacji, że pomiędzy krzakami, czy ponad krzakami, sylwetki zwierząt będą widoczne. Tutaj, żeby tylko się nie połamać. River nam sobie jeden, drugi raz zjechał. Niemniej jednak bez uszczerbku na zdrowiu. Dobra, idziemy się zorientować, co w tym stadzie jest. Udało się to stado namierzyć. Zgodnie z przewidywaniami zeszły do wody i tutaj mamy dwugwiazdkowego. No, pokaż nam się. Hello.
Dwugwiazdkowego dorosłego, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dwugwiazdkowy dorosły, więc to jest kolejny osobnik, którego dobrze byłoby obserwować. Pytanie, czy oprócz niego coś jeszcze w tej grupie zwierząt jest? Jest dwugwiazdkowy dorosły, tak jak mówiłem. I tu jeszcze jest kolejna klępa. Tam jest jakiś łosiek, tylko że to jest chyba ten młody, którego widzieliśmy jeszcze bez potrzeby podpierania się informacją ze spottingu. Więc przypuszczam, że w tym stadzie też nie będzie na ten moment nic do odstrzelenia. Tak, to jest młody. Było widać z daleka, miał zdrową barwę sukni. Wyraźnie się jej jaskrawością odróżniał od pozostałych osobników w tym stadzie. Czyli tu też trzeba będzie przyglądać i się bacznie temu jegomościowi dorosłemu przyglądać. Czy możemy gdzieś sobie znaleźć miejsce, gdzie można byłoby się schować i użyć wabika. Pewnie na wabik, na odgłos. Już się spłoszyły. Ciut za blisko na kucaka. Ciut za blisko na kucaka, bo się niemniej jednak. Niemniej jednak to stado na pewno też jest do obserwacji, więc oznaczymy je sobie i szukamy kolejnego. Powoli się zbliżamy do tego wodopoju i łosie tutaj są. Natomiast na razie widziałem tylko w takim prześwicie pomiędzy drzewami młodą samicę, młodą klępę. Jest na pewno samiec jednogwiazdkowy młody. Tak mówię. Jeszcze kawałek do nich mamy. Dla odmiany trochę nam przeszkadzają te drzewa tutaj, bo punkt widokowy jest spoko. Wysokość jest fajna, można byłoby się rozejrzeć, ale niestety pomiędzy tym punktem obserwacyjnym, który żeśmy sobie tutaj znaleźli, a strumieniem rosną drzewa i akurat ta okolica, w której zwierzęta są, jest zasłonięta przez korony drzew. Podejdziemy trochę bliżej, bo to jest jeszcze ponad 200 metrów do tego miejsca, gdzie stoją zwierzęta. Może tutaj się nie ześlizgniemy po drodze. Trochę niższy punkt obserwacyjny potrzebujemy, żeby te zwierzęta ładnie zobaczyć. No tu jest na pewno młodziak w tym stadzie. Wlazły chyba... A, tutaj jest klępa. Tak. Dziarsko przybiegła tu i z powrotem do wody, to może i pociągnie resztę stada za sobą. Tutaj jest... Chyba ten młodziak, tak, to jest jedynka młoda. Byk. A co jest jeszcze w tym stadzie oprócz ciebie, kolego? Czy ty sam tu jesteś? Czy jeszcze masz jakiegoś kumpla nieco starszego? Ta koleżanka sobie idzie śmiało. Ten samiec młody też tutaj lezie. 80 metrów. 70 metrów. Czy coś jeszcze za wami przyjdzie? Bo na razie tylko dwie sztuki widać. Idzie kolejny samiec, ale też wygląda dziarsko. To jest też jedynka młoda. Więc tutaj nic do strzelania nie mamy. Czy przyjrzyjmy się
jak te samce wyglądają. Ten jest na razie biedniutki. Przyuważyłeś nas, Czesiu? No ten też niewiele na głowie nosi. Przespaliśmy się w pobliskim obozie i zasuwamy do kolejnego stada. Tutaj też, jak w przypadku poprzednich stad, nie mamy, to jest to stado, nie mamy oznaczonego wodopoju często używanego przez zwierzęta, natomiast wydaje mi się, że to jest ten wodopój. Gdzieś w tych okolicach zwierzęta już widziałem. I jeszcze zerknijmy na mapę. Czy to było tu, czy tu? Chyba to było to stado. To stado albo właśnie to stado. Gdzie z którego żeśmy wyjęli pięciogwiazdkowego samca. O matko, jak chrupnęła grafika. Także idziemy przekonać się, co tam w tym wodopoju znajdziemy. Jak nie, to mamy kawałek dalej kolejny wodopój tego stada. Albo tu zwierzęta na pewno będą. Dotarliśmy w okolice tego pierwszego wodopoju i tutaj raczej zwierząt nie widać, bo jest już 140 metrów do środka strefy. I do tej pory, mimo niekorzystnego wiatru, ani nic się nie spłoszyło, ani też nic nie widać było, ani też nie było nic słychać. Więc przypuszczam, że to jest wodopój, który jest rzadko przez zwierzęta odwiedzany. Zatem będzie czekać nas jeszcze lekki spacer do kolejnego wodopoju, który jest tutaj niedaleko mostu. 500 metrów od nas. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby rozejrzeć się wzdłuż tego strumienia, no i zamiast łosi mamy po drodze stado whitetaili. Nic tutaj specjalnie ciekawego nie widać. Problem polega na tym, że one są na naszej drodze. Jak je spłoszymy, to mogą pobiec w kierunku łosi i te łosie wypłoszyć. Tego byśmy na pewno nie chcieli, więc idealnie byłoby właśnie po tym brzegu iść. No nic, spróbujemy. Może gdzieś z daleka uda się te łosie zaobserwować. Zanim to stado whitetaili, które jest przed nami, się spłoszy. Bo te drzewa niestety przesłaniają nam praktycznie cały widok na tę okolicę wodopoju. Idealnie by było, gdyby te whitetaile się spłoszyły. O, a łosie tam są. Jest coś chyba większego. Nie jest to na pewno zwierzę na trofeum. Ale coś, co jest albo dorosłe, albo dojrzałe. Podejdziemy bliżej, spróbujemy jeszcze jakiś punkt obserwacyjny sobie znaleźć. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym whitetailom. No niestety tutaj w stadzie szału nie ma. A tu ten kolega. Trzy gwiazdki. I on taki już trochę podsiwiały jest. Więc ten też tutaj ma jedną gwiazdkę, ale to jest dorosły, więc jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby cokolwiek wyrokować. Patrzę na wieniec tego samca, on w miarę równomierny jest. Równomiernie ma ten wieniec wykształcony. Tylko pytanie, bo no tutaj mamy siwą samicę, siwiutką, starą. On jeszcze na tak starego nie wygląda. Pytanie, czy zdąży się rozwinąć jeszcze bardziej, bo to jeszcze cały czas
Dwie gwiazdki mu brakuje do maksymalnego trofeum. Nie wiem, czy przed śmiercią zdąży tę piątą gwiazdkę uzyskać. Więc spróbujemy je obejść tak, żeby przede wszystkim te łosie zobaczyć. Jak się spłoszą, to trudno, byleby nie płoszyły się w kierunku łosi. Mulaki nas bacznie obserwują, ale... O, już przestały właśnie na nas patrzeć. No ten jeszcze się nam przygląda. Nie... Na szczęście są spokojne. Jeżeli zaś chodzi o te łosie, to tu jest młoda samica, młoda klępa. Jeszcze kawałek trzeba podejść, bo zaczyna nam ta górka przed nami przesłaniać obraz. Tu jest młodziak. Jego taką soczyście wybarwioną suknię było widać już z daleka. Nie wiadomo było, że to młody osobnik. Natomiast szukam tego drugiego. Jak tam mulaki? No jeszcze są spokojne. Jeszcze są spokojne. Natomiast... Mogą się spłoszyć lada moment, bo idą w naszą stronę, wracają do strumienia. To jest klępa. Tutaj jest też klępa. Łosie wracają do strumienia, tak samo jak te mulaki. Więc miejmy nadzieję, że ten... O, tu jest ten... Nie, to jest młody. To jest młody. No on ma całkiem, jak na młodego, ma całkiem fajnie te radary rozwinięte. Także wygląda na to, że jakieś tam kandydatury na trofea na rezerwacie mamy. Tyle, że póki co to nic żeśmy na selekcyjnego nie strzelili. Jak tam mulaki? Mulaki są, no, zaalarmowane. Chwosty podniosły, przyglądają się bacznie. Nie mam, ten jest spokojny. I ta łania też się uspokoiła. I ta łania też jest spokojna. No może, może jakoś je ominiemy. Priorytetem, tak jak mówię, jest wypatrzenie tego starszego samca tutaj wśród tych łosi i ocenienie go, jak on wygląda, co na głowie nosi. Tu jest, a to jest jedynka dojrzała. Gdzieś tam między drzewami stoi. Niewykluczone, że tego kolegę pozyskamy. Tak, on wygląda już na podsiwiałego. Więc znajdziemy sobie miejsce wygodne, żeby go zwabić i go odstrzelimy na cicho. Cholera, skubany chowa się za tę skarpę. Tak na dobrą sprawę była... Przez chwilę dobra okazja do tego, żeby go na głośno zdjąć. Tutaj raczej nie ma co się podkradać po drugiej stronie strumienia, bo tutaj po prostu na kucaka przez ten strumień nie przejdziemy, a jest na tyle blisko, to jest, no ile do tej skarpy jest 100 metrów. Jest na tyle blisko, że jak się przechodząc przez strumień podniesiemy, to one nas zobaczą niestety. O ile w ogóle da się przejść na tą drugą stronę. O ile nie będzie tutaj za głęboko. Dobra, to chyba zrobimy tak. Tu jest 34 metry do tego
brzegu. Znajdźmy sobie jakiś punkt referencyjny. 60 metrów jest do tego kamienia, więc połóżmy się i spróbujmy zwabić te łosie. Będziemy używać odgłosu wabiącego zwierzęta o słabych genach, samce o słabych genach, bo takie właśnie wrażenie odnoszę, że ta jedynka dojrzała to jest osobnik o genach słabych. No i jak, jeśli nam zareaguje na wabik i podejdzie, to będziemy decydować. W zależności od tego, czy będą jakieś inne jeszcze łosie z tego stada do nas podchodziły. Będziemy decydować, czy zwabimy go na odległość strzału z kuszy. No ten kolega idzie. No to zdecydowanie jest słabeusz. Więc tak jak mówię, tutaj mamy 60 metrów do tego kamyka. Spróbujemy go zdjąć na cicho. No dobra, kolego, wystarczy tego dreptania w naszym kierunku. Miło... O! Zastrzykł uszami, odgłos z siebie wydał. Miejmy nadzieję, że nas nie wyczuł. Pokaż nam ładnie się z boku, odsłoń komorę na strzał na dwa płuca. Ogniu. No dobrze, to zbieramy tuszę. Zobaczymy, jakie miał geny. Na jedno płuco i tak zgasł natychmiast. No robotę ta kusza robi. Niedaleko płuca, niedaleko serca ten bełt się wbił w niego. 39-49. Zdecydowanie dobry odstrzał selekcyjny. Także udało się pozyskać kolegę pod kątem wzmacniania puli genów w stadzie. No i cóż, no i kolegę zabieramy. 3,58 stracił, znaczy tusza straciła w wyniku obrażeń, jakie żeśmy mu z kuszy zadali. No, sprzedajemy kolegę i wybieramy się szukać innych łosi. Okej, okay, sprawdziliśmy jeszcze dwa kolejne wodopoje. Niestety tam też nic specjalnego nie było. Wszystkie byki, które widzieliśmy, były albo dorosłe, albo młode, więc na ten moment nie sposób oszacować, jaki mają potencjał, jeżeli chodzi o trofea potencjalne. Zatem będziemy po prostu wracać do tych wodopojów i te zwierzęta obserwować.
Także kończymy na dzisiaj. Wychodzimy z rezerwatu z jednym odstrzelonym selekcyjnie bykiem. Miejmy nadzieję, że jego potomek, który się pojawi w stadzie, pewnie już się pojawił, będzie miał trochę lepsze geny niż tatuś. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Miło było was gościć w tym gameplayu. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, dislajka, jeśli się nie podobało. I zapraszam także do zostawienia jakiegoś komentarza pod tym wideo. Co byście chcieli zobaczyć, na który z rezerwatów się wybrać. No i będziemy polować dalej, szukać trofeów, odstrzeliwać selekcyjnie. Także trzymajcie je ciepło i cześć.